Niebezpieczna karuzela czy kolejka górska, co ciekawe, podnoszą poziom adrenaliny. Wszystkie te pętle i zakręty pokonywane z pełną prędkością przyciągają miliony ludzi gotowych sprawdzić swoją wytrzymałość. Pomimo ostrzeżeń i różnych środków ostrożności, niektóre karuzele wciąż są niebezpieczne. W tym wideo przyjrzymy się atrakcjom, które musiały zostać zamknięte. Zabójczy Fujin Raijin. Fujin Raijin był jedną z najsłynniejszych kolejek górskich. Powstała w 1992 roku i przewoziła pasażerów, którzy musieli zapinać pasy bezpieczeństwa po długim torze z prędkością 113 km na godzinę. Atrakcja okazała się sukcesem i działała bez problemów przez 15 lat. W 2007 roku, przed wjazdem do części, która się obracała, jedna z osi kół wagoniku nagle pękła, powodując jego przechylenie. Wagonik przejechał tak ponad 300 metrów, a potem uderzył w ogrodzenie. W rezultacie zginęła jedna osoba, a 19 osób zostało rannych. W trakcie śledztwa okazało się, że osie kół ani razu nie były wymieniane przez 15 lat. Cały park na czas postępowania zamknięto, a atrakcję zdemontowano. Gdy park rozrywki ponownie otwarto w 2015 roku, nikt nie przyszedł. Najwyraźniej stracił zaufanie ludzi. Dwa lata później ośrodek zamknięto na stałe. Dziki syn bestii. Wśród kolejek górskich ta drewniana atrakcja, Dziki syn bestii, uchodzi wręcz za legendarną. Znajduje się w Ohio. Była to najszybsza i najwyższa drewniana kolejka górska, rozpędzająca się ze szczytu do prędkości 126 km na godzinę, a wysokość konstrukcji sięgała 66 metrów. Była to jedyna drewniana kolejka górska na świecie z pętlą w momencie jej otwarcia w 2000 roku. Zastosowane materiały nie przyczyniły się do zwiększenia płynności jazdy. Z powodu problemów kolejka stała się zbyt nerwowa, a jazda była niewygodna. Naprawdę nieprzyjemnie zrobiło się w 2006 roku, kiedy wagonik przejechał dużą pętlę i nagle drgnął, jakby wpadł do ogromnej dziury. Przy tej prędkości szkody były poważne. 27 osób trafiło do szpitala z urazami szyi oraz klatki piersiowej. Kontrola wykazała, że pękła belka nośna. W efekcie atrakcję zamknięto. Kolejkę naprawiono i ponownie otwarto 3 lata później, ale niedługo ranny został inny pasażer. Niepewna reputacja atrakcji doprowadziła do jej całkowitego zamknięcia. Konstrukcję rozebrano w 2012 roku. Ludzka katapulta. Katapulty stały się w ostatnich latach niezwykle popularne wśród osób uzależnionych od adrenaliny. Wiecie dlaczego? Pasażerowie są przecież bezpiecznie umieszczeni w stalowej kapsule przymocowanej do mocnych sprężynowych lin, podtrzymujących dwie ogromne wieże. Liny są stopniowo napinane, kiedy kapsuła jeszcze pozostaje przypięta do wyrzutni, po czym kapsuła nagle odłącza się i wylatuje niczym kamień z procy. Pasażerowie wzbijają się na wysokość 137 metrów z prędkością 160 km na godzinę. Takie przyciąganie generuje przeciążenie, a niektórzy pasażerowie tracą nawet przytomność. W 2015 roku pewien mężczyzna sfilmował swojego 13-letniego syna jadącego w katapulcie. Kilka sekund przed startem wydarzyło się jednak coś strasznego. Nagle lina po jednej stronie atrakcji pękła i upadła całym ciężarem tuż obok chłopca. Okazało się, że kierownictwo parku nie miało licencji na katapultę. Na szczęście atrakcję zamknięto i usunięto z parku rozrywki już 2 dni później. Niebezpieczny test smoka. Gdy Universal Studios otworzyło w 1999 roku na Florydzie kolejkę smoka, miłośnicy takich atrakcji byli zachwyceni. Konstrukcja składała się z dwóch połączonych ze sobą kolejek górskich. Wagoniki ścigały się ze sobą jak dwa walczące smoki. W pewnym momencie przejeżdżały przez pętle, które dzieliły je o zaledwie 46 cm. W 2011 roku 52-letni mężczyzna został ranny, gdy jechał w jednym wagoniku, a z drugiego coś wyleciało i uderzyło go w twarz. Uraz był tak poważny, że usunięto mu całe oko. Obawiając się, że pasażerowie mogą wnosić tam niebezpieczne przedmioty, operatorzy zaczęli uruchamiać obie kolejki w różnym czasie. Wkrótce popularność atrakcji spadła, a w 2017 roku zamknięto ją, by zbudować coś bardziej magicznego i mniej niebezpiecznego. Opa!
Czy uważacie, że kolorowe wagoniki wszelkiego rodzaju rodzinnych kolejek górskich są przerażające? Jeśli nie, to projekt kolejki górskiej OPA w parku w Wisconsin może to zmienić. Ta atrakcja miała 13 metrów wysokości i przyspieszyła do 47 km na godzinę. Jazda nią wydawała się nudna, ale wciąż nie była niebezpieczna. W 2014 roku Anthony Feason jechał nią z wnukami, gdy nagle coś pękło. Anthony wyleciał i spadł z wysokości 5 metrów na beton. Umieszczono go na miesiąc w śpiączce z powodu ciężkich obrażeń. Na szczęście przeżył, ale atrakcja nie przetrwała. Inspektor bezpieczeństwa sprawdził stan urządzenia i polecił jego zamknięcie w tym samym roku. Niebezpieczne nurkowanie. Knott's Berry Farm nazywa się parkiem rozrywki numer 1 w Kalifornii, gdyby nie liczba poważnych wypadków, które miały tam miejsce. Od 1983 roku co najmniej 16 osób zostało rannych i zginęło podczas korzystania z różnych atrakcji w parku. Jeden incydent na popularnej zjeżdżalni wodnej do nurkowania zyskał szczególny rozgłos. Gdy zjeżdżalnię otwarto w 2000 roku, miała rekordową wysokość 35 metrów i bardzo strome zejście, które przyprawiało o zawroty głowy. Pasażerowie trzymali się poręczy, zapinali pasy bezpieczeństwa i tyle. To bardzo niebezpieczne dla słusznie zbudowanych osób. W 2001 roku kobieta ważąca ponad 130 kg spadła z wysokości 30 metrów do płytkiego basenu. Niestety zmarła. Potem okazało się, że pas bezpieczeństwa był cały czas zapięty, ale z jakiegoś powodu nie utrzymał kobiety. Wyszło na jaw, że miał o 20 cm mniejszą długość niż obwód w pasie ofiary. Zapięła go na nogach, a ten wysunął się, gdy zaczęło się ostre zejście z wysokości. Nikt nie powinien pozwolić kobiecie skorzystać z tej atrakcji. Zjeżdżalnię czasowo zamknięto, a potem znów ją uruchomiono. Organizatorzy zapewniali, że teraz nikomu nic się nie stanie. Zjeżdżalnia Verkat. Verkat tłumaczy się jako szaleństwo i to odpowiednia nazwa dla tej zjeżdżalni wodnej. Znajduje się ona w Kansas, a jej wysokość wynosi 51 metrów. Pasażerowie ruszają ze zjazdu, który ma 17 pięter, a następnie pędzą przez 5 pięter z prędkością 100 km na godzinę. Konstrukcja tej zjeżdżalni nie do końca się udała. Podczas testów kapsuła, która ważyła ponad 400 kg, po prostu wypadła z toru. Zamiast wprowadzać ulepszenia, twórcy po prostu zabezpieczyli większość atrakcji siatką, żeby ludzie nie mogli wypaść razem z kapsułą. Zjeżdżalnię otwarto w 2014 roku. W 2016 roku doszło jednak do tragedii. 10-letni chłopiec zmarł, gdy wpadł bezpośrednio na zamontowaną siatkę. Dwie kobiety zostały ciężko ranne. Chłopiec siedział w pierwszym rzędzie, a eksperci uważają, że takie nierównomierne rozłożenie ciężaru doprowadziło do uniesienia kapsuły w powietrze. Z powodu jawnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w 2016 roku atrakcja została zamknięta. Mamy nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne i interesujące. Możecie je polubić, zasubskrybować nasz kanał i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Przed nami jeszcze sporo ciekawych materiałów. Do zobaczenia wkrótce!